Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w ramach Festiwalu Literackiego Autorzy i Książki Podlaskie Podsumowanie. Z przyjemnością chciałbym przypomnieć, że festiwal jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Miejski w Białymstoku. Jestem niezmiernie zaszczycony, że dziś przyszła. Mam możliwość poprowadzenia wyjątkowego spotkania, bo jestem świeżo po przeczytaniu tych dwóch książek pani Anny Kamińskiej, która jest bohaterką dzisiejszego spotkania. Witamy panią bardzo serdecznie. Białowieża szeptem, na pewno państwo znacie tą książkę Simona, opowieść o niezwykłym życiu niezwykłej kobiety, która w Puszczy Białowieskiej mieszkała. Jest jeszcze książka o Wandzie Rutkiewicz i mnóstwo innych publikacji. Pewnie będzie okazja o nich dzisiaj porozmawiać. Pani Anna Kamińska, pisarka, dziennikarka, autorka bestsellerowej biografii Simony Kossak oraz Wandy Rutkiewicz. Dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej prezydenta miasta Białegostoku imienia Wesława Kazaneckiego w 2016 roku oraz w tegorocznej edycji za książkę Białowieża szeptem, historię z Puszczy Białowieskiej. Miałem wielką przyjemność czytać książkę o Białowieży przede wszystkim dlatego, że bohaterami tej książki są ludzie, a nie Puszcza Białowieska, o której dzisiaj się bardzo często mówi w liczbach, porównuje się ilość drzew wyciętych, ilość zwierząt, naprawdę zapominając o tym, że tam od dawna mieszkali ludzie. Przez Puszczę Białowieską bardzo często przewija się historia. I pani Anna Kamińska właśnie o ludziach pisze. I to jest ten najpiękniejszy żywioł dziennikarski właśnie w tej książce, bo pani dociera do osób, do postaci i do historii związanych z życiem. Jak się zaczęła pani fascynacja Białowieżą? Bo to chyba o fascynacji trzeba mówić. No, od fascynacji ludźmi. Myślę, że się to tak zaczęła cała ta przygoda, a tak realnie, tak formalnie i tak oficjalnie się zaczęła się od tego, że pojechałam do Białowieży w 2013 roku wiosną. Taki był nieciekawy, pochmurny dzień, pamiętam to do dzisiaj. No i pojechałam tam po to, żeby porozmawiać z rozmówcą, z którym się umówiłam i którego w ogóle udało mi się nakłonić na tę rozmowę o Simonie Kossak, bo wcześniej to wyglądało bardzo mrocznie, bym powiedziała, nieciekawie, bo te pierwsze osoby, do których dzwoniłam, odmawiały tej rozmowy, rzucały słuchawką, mówiły, że nie chcą rozmawiać o Simonie. No i w końcu udało mi się kogoś nakłonić, umówić z kimś w Białowieży i tam się wtedy wybrałam w 2013 roku wiosną. Pojechałam. No i myślę, że od tego pierwszego momentu coś takiego poczułam, co kazało mi później tam jednak wracać i rozmawiać z ludźmi. To znaczy, no, dla mnie to, co jest fascynujące, to zawsze było fascynujące, to, że tam człowiek ma czas na to, żeby opowiedzieć, żeby snuć opowieść, że tam sztuka opowiadania ma się wspaniale. Naprawdę wystarczy tylko zapukać do drzwiczki, poprosić o spotkanie, niekoniecznie umawiać się wcześniej, tak jak to było przy Białowieży szeptem, ale chodzić po chałupach tych drewnianych, tych starszych osób. I to zawsze mnie pociągało w Białowieży, także tak to się zaczęło. Ale w tej książce między innymi, bo wynotowałem sobie tylko kilka informacji, piękną historię o białowieskim wiedźmarze Piotrze Mielko. Jest opowieść o Jereniu Mielko na początku tej książki, która musiała uciekać z płonącego domu. Jest to opowieść o Józefie Mackiewiczu, młodym 20-letnim reporterze, który przyjeżdża z Wilna, żeby napisać artykuł o Białowieży do Mileńskiego Słowa. No i jest to zdjęcie, z nim obcujemy po raz pierwszy, kiedy bierzemy książkę do ręki. Czy może pani wyjaśnić, opisać jego historię? Czy ta historia tej fotografii jest znana, jest to magiczna, hipnotyczna? Tak. Historia zdjęcia jest taka, że autorem zdjęcia jest profesor Karpiński, wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Taką sesję fotograficzną, utrwalając opowieść o tym zawodzie bartnika i utrwalając to, jak tacy bartnicy z tym lezibem tutaj, które widać na okładce, czyli z tym sznurem, czy liną, jak wyglądają. Ja trafiłam do Kady Skiedłany Bogdańskiej, która jest wnuczką tego człowieka na okładce. I ona też wyciągnęła inne zdjęcia dziadka. Jedno z tych zdjęć też umieściliśmy, zdaje się, w książce. I o swoim dziadku opowiedziała. I to opowiedziała nie tak, jak można gdzieś przeczytać w jakichś źródłach, nie wiem, w Parku Narodowym w Archiwum, tylko powiedziała tak, jak to się opowiada o dziadku. Puszcza Białowieska i Białowieża miały do swojego wiedźmara. Ja się bardzo ucieszyłem, kiedy znalazłem to słowo, bo tak sobie myślałem, ogólnie wszyscy w Polsce mają Wiedźmina, Puszcza Białowieska miała swojego wiedźmara.
Piotra Mielko. Czy może Pani opowiedzieć o tej fascynującej postaci znachora, uzdrowiciela, też człowieka, który gdyby mógł, to mógłby czarną magią pewnie zaszkodzić? Wszystko, czego mi się udało dowiedzieć, a chodziłam, starałam się, wyciągałam archiwa z gminy w Białowieży. Pani tam wyciągnęła też dotyczące tego człowieka Piotra Mielko jakiś dokument. Wszystko, czego mi się udało dowiedzieć, to napisałam tak naprawdę, także nie ma tutaj z mojej strony żadnych takich innych opowieści, oprócz tego, że w Białowieży można w wielu domach usłyszeć, że ustawiały się kolejki przed domem Tmutara, że syłał on czary, że działał na zmysły, że potrafił sprawić, że ktoś nieruchomiał, że ktoś tracił mowę albo w jakiś określony sposób mówił. No jest to taka legenda białowieska, wciąż gdzieś tam jeszcze żyjąca, szczególnie wśród starszych osób i wśród żywa, w tym najstarszym pokoleniu. No, ja poczułam taki sens, żeby to utrwalić, bo pewnie z tym najstarszym pokoleniem ta legenda by odeszła. No, jakoś tak się nikt nie znajdował w Białowieży, żeby chodzić, pytać o Wiedźmara, o Tmutara i tą historię utrwalić. Fascynującą postacią jest właśnie Józef Mackiewicz, przeze mnie już wspomniany reporter Wileńskiego Słowa, bo to jest taka postać, która przyjechała do Puszczy Białowieskiej, do Białowieży, żeby napisać reportaż, czyli osoba z zewnątrz, z dystansem. Na początku lat 20, zeszłego wieku. Jak wyglądała jego opowieść o Białowieży? Bo to był człowiek, który był spoza tych relacji, nie znał miejsca, dopiero je poznawał i był zafascynowany do granic możliwości. No, Mackiewicz opisywał taki wielonarodowościowy tygiel. Ja się o Józefie Mackiewiczu w Białowieży dowiedziałam w Białowieży, nie gdzieś tam w jakichś innych źródłach poza Białowieżą. Ktoś mi opowiedział, że był. Postanowiłam dotrzeć do tego reportażu. Zdarzają się książki, w których jest napisane, że ten reportaż w ogóle zaginął. I rzeczywiście miałam kłopot, siedziałam w Bibliotece Narodowej w Warszawie i szukałam tego reportażu, bo wreszcie znalazłam i to była taka frajda ogromna i radocha, że się dotarło, ale ktoś mi dopingował w Białowieży i mówił, że nie, że on o tym reportażu wie, że on na pewno gdzieś jest, że warto szukać. No i jak to znalazłam, to znalazłam to takie fantastyczne zdanie, które no, postanowiłam uczynić takim cytatem na to, żeby wyglądał ten tej książki. Właśnie jak jest to Białowieża w reportażu Mackiewicza? Dzikie miejsce, dzicy ludzie, czy przestrzeń, nie wiem, magiczna, uniwersalna, wyjęta spoza czasu? Przestrzeń, która jest jak gdyby ocalona przed takim negatywnym wpływem historii. Jakie wątki się przeplatają przez ten reportaż? Napisane przez człowieka, który dystans miał na początku. Ona jest różnorodna i pełno jest w niej różnorodnych i postaci i zjawisk w tej mackiewiczowskiej wizji Białowieży, Puszczy Białowieskiej. Jest zachwycony przyrodą przede wszystkim i jakby widzi taki fenomen tego miejsca i wyjątkowość tego miejsca. Że bardzo pozytywnie, oczywiście no nie gdzieś tam nie wspominając też o pusownikach i o tym, że się pusownictwo szerzy i nie zamykając pod sobą różnych białowieskich jakby rzeków i tego, że sobie ludzie nogi podkładają, jak to on pisze w tym, intrygują i sobie podkładają nogi w tym reportażu, pada takie zdanie. Mnie jest on bardzo bliski, ten tekst i w ogóle ten reportaż i chyba takiemu mojemu patrzeniu na tą miejscowość, jako jednak, jako przede wszystkim no, taką miejscowość, gdzie jest naprawdę miejsce na to, żeby była taka różnorodność i na takie zachowywanie i pielęgnowanie takiej oryginalności. Tam można spotkać naprawdę fascynujących, oryginalnych ludzi i myślę, że takie osobowości, takie postacie żyjące z ogromną fantazją i z takim polotem życiowym. No takie osoby jak Simona Kossa, które tam przyjechały, postanowiły zrealizować jakąś swoją wizję życia, jakiś swój model życia, żyć na swój sposób, nie wstydzić się jakichś takich swoich, nie wiem, ograniczeń, w ogóle nie baczyć na te ograniczenia i tworzyć tam swoją rzeczywistość i swój taki mikroświat. Mnie się to zawsze podobało w Białowieży i właśnie ja dlatego postanowiłam gdzieś tam poprzyglądać się tym oryginalnym postaciom, tym jednostkom, o których niektórzy mówią, że wcale ich nie ma w Białowieży, nie ma co ich szukać, ale z drugiej strony byli dla mnie bardzo życzliwi i mówili, słuchaj, ale idź do tego, on ci powie i on jest fajny, wiesz, no a jak nie jest fajny, to ci opowie fajną historię i gdzieś to wyłuskiwałam. Znaczy ta praca moja to jest taka praca na okruchach tak naprawdę.
no, rozmawiałam z osobami, które mają ponad 90 lat i jakby i niektóre mi mówiły, że one w zasadzie to nie, to już z ich pamięcią to już jest słabo, ale jednak jak opisywało coś, a potem znajdowałam potwierdzenie w źródłach, rozmawiałam z Piotrem Bajko, który jest takim lokalnym historykiem, też autorem książek o wielu, o Białowieży, które są tak skonstruowane, że każdy rozdział w tych książkach Piotra Bajko traktuje o czym innym, o różnych przede wszystkim wydarzeniach puszczańskich, o tym, że ktoś tam przyjechał, że prawie jakiś król przyjechał, że było jakieś polowanie się odbyło. No, jakby ta moja książka opiera się na kanwie, jakby kanwa tej książki o pierwszej historii takiej rodziny, więc ja tutaj trochę to zrobiłam inaczej. No, i też rozmawialiśmy dużo o, właśnie z panem Piotrem Bajko, o tym, co pamiętają ludzie, co mówią i z kim tutaj by warto, żeby to było ciekawe i żeby ocalić te opowieści takie, no, najbardziej, myślę, zapadające gdzieś tam w umysły Białowieżan i takie, które są gdzieś tam żyją, chociażby w tych szczątkowych jakichś tam wspomnieniach, ale jednak są mocne, są żywe i jakby stanowią historię tego miejsca i legendę tworzą tego miejsca. Szanowni Państwo, dzisiaj, kiedy o Puszczy Białowieskiej się mówi, to bardzo często zapomina się o mieszkańcach tego rejonu. Ja chciałbym Panią Annę zapytać o kwestię relacji pomiędzy Puszczą Białowieską jako ekosystemem i ludźmi, którzy tam żyli. Znaczy wiadomo, że oni się utrzymywali dzięki temu, że Puszcza gdzieś tam funkcjonowała, była obok nich. Jak to się zmieniało na przestrzeni dziejów, bo mówi się dzisiaj o tym, mówimy często o rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych. Czy wtedy to było jakieś takie bardziej symbiotyczne, czy to się zmieniało na przestrzeni lat? Szukałem w tej książce też takiego klucza pokazującego, że kiedyś dawniej bywało lepiej, to znaczy myśmy nie byli aż tak drapieżni, jeśli chodzi o wykorzystywanie przyrody, byli bardziej symbiotycznie z nią związani, ona nas żywiła, ale myśmy jej nie mordowali. No to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i skomplikowany proces i ja bym nie chciała tutaj w tej naszej rozmowie iść w stronę w ogóle wycinki, dlatego że ja tę książkę pisałam do czerwca zeszłego roku. Czyli zanim jeszcze usłyszeliśmy, zanim wjechały harwestery do Puszczy. Więc ta książka w ogóle nie miała takiego aspektu w ogóle zabierać wycinki, ja potem tylko użyłam materiału trochę jakby starałam się no, w jakikolwiek sposób odnieść do tego, co słyszę, chociaż no, książka była w redakcji, w zasadzie była złożona i była gotowa. Ten stosunek był różny, był naprawdę różny i chociażby ta historia tego bartnika, który, no bartnictwo jednak zostało zakazane w Puszczy z powodu takiego, że bartnicy wywoływali pożary, jakby przesiadując wokół tych swoich barci i chodząc do lasu, cały w pewnym momencie tego zakazał. Z drugiej strony na podstawie historii tego człowieka widać, jak on bardzo kochał Puszczę, jak potrafił o niej opowiadać cudownie, jak był jakby jak poświęcał się dla turystów, był mi przewodnikiem i jednocześnie był takim człowiekiem otwartym bardzo i opowiadającym o tym, co się w tej puszczy dzieje i znał się na gatunkach i temu następnemu pokoleniu przekazał, jaką ta puszcza ma wartość, więc z jednej strony eksploatował tę puszczę, jeździł po drzewo do tej puszczy, ścinał i robił i podbierał łyko, jak opowiada jakby jego wnuczka i zakładał te barki. Z drugiej strony no, miał taki stosunek sentymentalny i ja myślę, że to jest w ogóle cecha Białowieży i takie rozdarcie i takie pogubienia albo no, taka sytuacja, no, że tu jesteśmy, tu chcemy korzystać, z drugiej strony też jesteśmy nastawieni na turystów. Nie da się, jakby tego nie chciałabym tego uprościć i tego się w ogóle nie da sprowadzić do jakiegoś takiego jednego schematu, że ci ludzie zawsze chcieli z tej puszczy korzystać. Oni są tacy interesowni, oni jakby tylko zakładają to, żeby no, eksploatować to miejsce. I to też nie każdy, a dzisiaj to jest w ogóle taka złożona sytuacja, że tam żyją i ekolodzy, i przyrodnicy, i tam żyją ludzie, którzy w tej puszczy pracowali, a ich dziadkowie i ich ojcowie zawsze pracowali przy wycinkach lasu, byli drwalami zatrudniali się takich prac sezonowych. Z drugiej strony przyjeżdża cały świat naukowy po to, żeby robić tam badania i też w jakimś sensie korzysta jakby z tego, co tam się dzieje. I to Simona, w przypadku Simony Wassak też były różne historie, się tam zdarzały. Simona interweniowała, kiedy widziała, że badania naukowców są za daleko posunięte i jakby za bardzo eksploatują te zwierzynę
leczy. Także to jest cała w ogóle, tak jak ekosystem, to jest cała siatka w ogóle wzajemnych powiązań, sprawa jest skomplikowana i ja też tutaj nie daję jakiegoś, myślę, prawda, jednoznacznie się jakby na ten temat ani nie wypowiadam, ani tutaj nikogo nie osądzam, nie komentuję. No to, że to jest niejednoznaczne, ja myślę, że to jest w ogóle też wpisane bardzo w Białowieszę, dlatego że Białowieża jest w ogóle też miejscem niejednoznacznym. Szanowni Państwo, to porozmawiamy sobie kilka minut o Simonie Kossak. Ja wynotowałem taki fragment, krótką charakterystykę tej postaci. Dlaczego jej życie było niezwyczajne? Nazywali ją czarownicą, bo ponoć gadała ze zwierzętami. Miała kruka terrorystę, który kradł złoto i atakował rowerzystów. Mieszkała z oswojonym dzikiem, przyjaźniła się z sarnami. A jak wyglądały relacje z ludźmi Simony Kossak? Bo ona jest znana tutaj w naszym regionie. Ja prowadziłem kiedyś rozmowę z jej partnerem życiowym tutaj w Książnicy Podlaskiej i on sam przyznał, że to nie był łatwy charakter. No nie, no były skomplikowane te stosunki z ludźmi. Znaczy Simona była Kossak taką osobą zero-jedynkową. Albo kogoś kochała, albo kogoś nie cierpiała. I mówiła, że tak po prostu jest, no bo tak czuję i koniec, więc była, no jak ja zabierałam się za tę pracę, no to słyszałam, że jest kontrowersyjna i że będzie trudno, bo niektórzy będą mówić dobrze, niektórzy będą mówić bardzo źle, a niektórzy w ogóle się nie będą chcieli wypowiadać i tak rzeczywiście było. Najlepsza postać dla dziennikarza piszącego książkę, prawda? Tak, były takie osoby, które powiedziały, że na tyle im w życiu wyrządziła krzywdy, że nie chcą w ogóle służyć jej nazwiska, że nie będą ze mną rozmawiać. Były takie osoby, które mówiły, że no to był jeden z największych ludzi spotkanych dużego formatu przez nich w życiu, że to był wielki człowiek, dla innych to był ktoś no, zupełnie obojętny i tak pewnie to zazwyczaj w ogóle z takimi osobowościami i z takimi tak skomplikowanymi osobowościami to jest, tak zazwyczaj bywa. No można było tak na własnej skórze tak, jakby dotknąć tego. Jak bardzo to było nie takie proste, ale ja ze swojego takiego doświadczenia snucia takich biograficznych opowieści, tak jak opowiadałam o Wandzie Rutkiewicz ostatnio, wiem, że to jest, człowiek jest w ogóle bardzo skomplikowany i to, żeby go gdzieś tam zaklasyfikować, no ona była fantastyczna dla publiczności, porywała państwa podobno, no ludzie jakby gdzieś tam wysoko odjeżdżali w różne rejony, kiedy słuchali tych opowieści i potrafiła porwać się publiczność, no a jaka była prywatnie, no było dużo gorzej prywatnie podobno, także to zależy gdzie, w jakiej sytuacji o niej opowiadamy i dlatego ta moja opowieść o Simonie Kossak to też jest taka tylko opowieść, kiedy ja staram się blisko powieść mojej opowiadać i pokazać ją w konkretnej sytuacji, jak się zachowała, jak przyjechali turyści pod jej dom, wyszła ze strzelbą i powiedziała, że mają 5 minut, albo zacznie strzelać, była wściekła, że ktoś by kolejny raz do niej przyjeżdża i zabudza spokój, a zupełnie inna była na wykładach dla swoich studentów, gdzie chciała porwać, gdzie chciała powiedzieć, że pasja jest ważna w życiu, że należy iść za głosem tego, co się kocha, co się robi i że nie ma nic najważniejszego na świecie i że powinni wszystko robić, żeby te swoje marzenia zrealizować i nawet jak cały świat mówi, nie rób tego, to żeby to robić. Więc ona była w różnych sytuacjach różna, ale to jakby też myślę, że wskazuje na to, jak pełną, jak bogatą i jak wielowymiarową była postacią i człowiekiem. I trzeba było wielkiej odwagi, żeby pojechać do puszczy, zamieszkać tam przez moment samotnie wśród zwierząt, tak, prawda? Pewnie, o ogromne. Ja ją podziwiam za to absolutnie. Za to życie w tak trudnych warunkach, w tak spartańskich warunkach i za to, jak trzeba było sobie radzić. Ile to kosztowało energii, żeby napalić w piecu, bo Simona Kossak, jakby nie mówiąc nic złego o jej partnerze, bywała tam bardzo często sama, szczególnie w tym pierwszym etapie życia, była tam sama na dziedzińce, nie było nikogo obok, kto by się zajął takimi podstawowymi rzeczami. Wannę to miała skonstruowaną dużo później. Także trudne, surowe warunki do życia, ale jednak takie, które gdzieś tam sobie umiłowała do końca, żeby w takich pozostał. Jest to nie przypadek, że bohaterkami pani książki są właśnie odważne, silne kobiety. Zaraz zapytam o Wandę Rutkiewicz, ale... Nie wiem, może to przypadek. Nie ma przypadków. W tej książce, o której, tej najnowszej pani książce, pojawia się chociażby pani Halina Kopalińska, która do Białowieży przyjechała po tym, jak jej mąż stracił majątek pod Wilnem, tak? Ona Jak przyszła wojna.
jak przyszła wojna, tak? Ale była też Olga Nieścierówna, której Robert był taką białowieską karetką, więc te kobiety są niesamowite. To jest jedna z moich ulubionych w postaci Olga Nieścierówna. Felczer, pani doktor, która wyrywała zęby, robiła zastrzyki, jeździła do chorób, odbierała porody i robiła wszystko w zasadzie w tej miejscowości. I to też jest taka kobieta i taka postać, że jak się chodzi po Białowieży i rozmawia ze starszymi osobami i pyta o Olgę Nieścierowną, która naprawdę się nie nazywała Nieścierowna, tylko po mężu Smoktunowicz, a jakby po ojcu jeszcze inaczej. Jej tata Nestor, ją na imię Nestor, stąd ta Nieścierowna, takie określenie. Jak się pyta, to naprawdę się twarze ludziom uśmiechają i każdy ma coś do opowiedzenia, bo każdy chorował, do każdego przychowała Olga Nieścierowna. Dla mnie to jest też taki przykład pięknej takiej obywatelskiej postawy taka nie legenda, ale realna postać Białowieży, która bardzo dużo dobrego zrobiła w życiu tej miejscowości i była taką rzeczywiście siłaczką i kimś takim, kto się wpisał bardzo w historię Białowieży. Także ja nie mogłam pominąć od Nieścierowny w tej mojej opowieści. Szanowni Państwo, w tygodniku Polityka Jędrzej Wieniecki tak rozpoczął tekst recenzencki, tak, poświęcony książce Anny Kamińskiej. Trwa moda na Podlasie. Bardzo mnie to cieszy. Każąca zachwycać się tamtejszą przyrodą, drewnianymi domkami, kolorowymi cerkwiami, wraz z nią przybywa literackich przewodników. Pani Anno, książka to nie jest literacki przewodnik, to jest coś, co sięga głębiej do białowieskiej jakby struktury i przestrzeni. Ale chciałem zapytać Panią o tą właśnie fascynację Białowieżą. Dużo się mówi w różnych kontekstach, ale bardzo dobrze, że powstają książki o Białowieży, pokazujące nie tylko miejsce jako ekosystem ekologiczny, ale też właśnie ludzi, którzy gdzieś tam się wokół Puszczy Białowieskiej poruszają. Myślę, że to nie jest przewodnik, chociaż Simona Gosta to też nie była taka książka, która miała być przewodnikiem, a pochodziły mnie takie głosy i sama słyszałam, wiesz, że pojawiają się turyści, którzy chodzą z książką Simona i się pytają, gdzie jest ta dziedzinka, gdzie ta mapa jest, a tu jest mapa, tak. No, ja tutaj dlatego zmieniłam nazwiska niektórych bohaterów, czy przydomki, po to, żeby nie chodzili wszyscy z książką, nie pytali, a gdzie mieszka ten Zowizdrzał, gdzie mieszkał ten Zowizdrzał, gdzie był jego trociniak Hipperson na przykład. No bo rodziny żyją, tych ludzi, o których ja piszę, więc to mogłoby być niekomfortowe i nie chciałam doprowadzać do takich emocji, takich sytuacji, żeby wychodzili przed dom ze strzelbami i mówili, słuchajcie, odchodźcie, tak. Pani Anna, jak wyglądała sama praca nad książką? Pytam o warsztat dziennikarski, ale już nie o same zdobywanie informacji czy pracę w archiwach, ale też o kwestie tego lokalowo-mieszkaniowe, tak zwane przysłowowe Victio Pierunek. Jak często Pani była w Białowieży, gdzie Pani mieszkała, gdzie nocowała, jak się poruszała, gdzie można było spotkać Annę Kamińską gdzieś poruszającą się między drzewami, z notatnikiem, z dyktafonem. Między drzewami to już raczej taką robiącą zdjęcia, bo ja później, jak już książka powstała, to jeździłam z fotografką, która, z którą biegałyśmy i namawiałyśmy Białowieżan, żeby nam się pozwolić sfotografować albo siedząc na pora, czy przytulając drzewo, czy chodząc z pompu na boso w puszczy, więc to bardziej takie bieganie, to już było później, ale samo jak pisałam, ja mieszkałam w jednej z agroturystyk. Nie w żadnym hotelu, nie gdzieś tam, nie w namiocie, tylko w agroturystyce. No i to jest bardzo dobra sytuacja, taka reporterska, dlatego że to pozwala być blisko człowieka, który tam mieszka, który tam żyje, który zna tę miejscowość, który ma swoją też historię, który może pokierować do ludzi, także to było bardzo dobre, myślę. A tam Pani wciąż przyjaciół? W takim domku drewnianym mieszkałam u kogoś w ogrodzie, bo ja w taki sposób trochę szalony przyjeżdżałam, nie zapowiadałam się wcześniej, nie rezerwowałam pobytu na 4 dni czy 3 dni, bo nie wiedziałam, że jak przyjadę, to będę miała tam co robić, więc miałam taką umowę z jednym panem, że jak przyjadę, no to on ma cały dom gości, ale ma też domek drewniany w ogrodzie, więc w tym ogrodzie będę mogła sobie zawsze w tym domku się zatrzymać, już tam jedną nie ulokuję, więc miałam taką fajną sytuację, że w domku w ogrodzie. Pani Anno, zostawiła Pani sobie coś na później, jeśli chodzi o Białowieżę, myślę o kolejnych książkach. Czy to jest temat, przypuszczam, że nie, wyczerpany, czy wciąż jeszcze zostało coś do dziennikarskiej roboty? Przyjdź, bo jest opowieść, jest historia, chcemy Ci opowiedzieć, więc to jest tak, że też odzywają się niektóre osoby, które z
są związane jakoś rodzinnie z tymi moimi postaciami białowieskimi i mówią, że no dziękują za opowieść o dziadku, ale chcieliby tam jeszcze o wujku coś opowiedzieć. Może ktoś żałuje, że odmówił pani przy tej książce, teraz pomyślała, ale głupi byłem. No może, no tak, ale z jakąś taką sympatią fajną się spotykam, także może coś tam jeszcze będzie, bo przysyłają ludzie różne listy i nawet ktoś tam zapraszał, ma podobno ekstra historię. Nie wiem, czy to będzie na reportaż do prasy, czy to będzie na coś tam innego. Teraz jestem w tematyce górskiej, znowu wróciłam, także trochę od Białowieży odpoczywam. Proszę powiedzieć o książce, własną książką o Wandzie Rutkiewicz teraz. O, to nie zdążymy, bo to w ogóle jest... Ta silna, odważna, niezwykła kobieta. Teraz po tych wydarzeniach, które miały miejsce na Nanga Parbat, wciąż myślimy o himalaizmie, podziwiamy tych ludzi, obserwujemy, śledzimy zdrowie tej francuskiej himalaistki. To jest niezwykła odwaga. Podziwiamy i podobno nie podziwiamy. Bo ja słyszałam, bo zawsze znajdą się tacy. Takie pytanie właśnie, czy ja czytam wypowiedzi internautów na temat himalaistów, no więc powiedziałam, że nie. Że ja w ogóle nie mam zwyczaju czytania wypowiedzi internautów anonimowych. Więc nie będę komentować tego, że niektórzy nie podziwiają, a niektórzy podziwiają. No tak, no teraz temat wrócił, to zawsze był taki temat bardzo chyba ludzi gdzieś tam interesujący. Ja też się dowiedziałam ostatnio, będąc w telewizji, nagrywając taki materiał o Wandzie Rutkiewicz, po nam doparła po tej sytuacji, że ludzie kochają opowieści o takich miejscach, których nie mogą być. No i rzeczywiście na wysokość 8000 metrów to rzadko kto może pójść. Czy nawet 7000 metrów, czy w ogóle w góry wysokie pojechać. I coś jest takiego magnetycznego w tym temacie, że on wywołuje dzisiaj też taką żywą dyskusję. Kim była Wanda Rutkiewicz? Pokrótce, bo dzisiaj właśnie Dzień Dobry TVN była taka rozmowa o tym, czy kobiety, mężczyźni wspinający się gdzieś tam na ośmiotysięczniki, gdzieś tam wysoko położonej bazie, traktują siebie właśnie jako kobieta, mężczyzna, czy te trudne warunki gdzieś tam wszystko ujednolicają. Się okazuje, że tam jest tak silna walka o przetrwanie, że mężczyźni kobiecie plecaka nie podniosą, tam 200 czy 300 metrów. I się właśnie pojawiają tam ludzie z olbrzymim samozaparciem. Wanda Rutkiewicz, niesamowita osoba. Nie, no tak, no historia Wandy Rutkiewicz to jest historia człowieka, który przekraczał granice pod każdym względem, granice własnego kraju, granice własnego organizmu, granice, jakie wyznaczało kulturowo wtedy to, co kobiecie wypada w górach, co kobiecie nie wypada w górach. I myślę, że no jakby no była taką kobietą, która jak czołg szła przez życie i jakby bardzo dużo zrobiła w ogóle dla tego sportu, dla alpinizmu, pokazując, że to kobieta może być pierwsza na Ewereście i kobieta może być pierwsza jako Polak, w ogóle Polka. Była trzecią Europejką, która wyszła na ten Everest, nawet pierwszą z Polaków. I może być pierwszym też człowiekiem z Polski, który stanął na szczycie K2. Takim szczycie, który jest uważany za najpiękniejszą górę, ale jednocześnie najtrudniejszą dla himalaisty, największe wyzwanie. Bo to jest taka góra, że tam się nie tylko idzie, ale tam trzeba się też wspiąć i to wymaga takich umiejętności wspinaczkowych. Więc była, no była absolutnie porywającą kobietą, jednocześnie o niezwykłej też urodzie, która bardzo, jak to niektórzy mówią, ten uśmiech i ta hollywoodzka uroda Wandy Rutkiewicz otwierała jej wszystkie drzwi i jakby zapewniła pół kariery, ale to jest takie bardzo, bardzo pewnie skrócające. No była takim człowiekiem, który też zawsze powtarzał, że nie ma takiej rzeczy, której sobie człowiek nie wymyśli, wykreuje i gdzieś tam zaprogramuje w głowie i której nie mógłby zrealizować. Była kimś takim, kto jakby zarażał taką siłą. Siłą no i hartem ducha i siłą psychiczną, no bo to, co jest jakby charakterystyczne dla himalaistów, nie chodzi przecież o to w tym sporcie, żeby mieć mięśnie, żeby być wysportowanym, żeby być zwinnym i żeby sobie świetnie radzić tak pozwolenie sportowo, tylko to jest siła ducha. Po prostu, żeby wytrzymać tak ekstremalne warunki. To była kobieta, która sobie wspaniale potrafiła w takich warunkach poradzić, bo była silna psychicznie po prostu. Ja w swojej książce obserwuję, co się złożyło na to, jakie doświadczenia w jej życiu zbudowały taką duszę himalajski, zbudowały to, że miała taką, a nie inną, taki inny stosunek do życia i wyzwań, kreowania tych wyzwań, osiągania własnych celów.
no, była taką kobietą o takiej ambicji, o której ja w historii literatury, kultury nie spotkałam się, żeby ktoś był człowiekiem, kto by miał takie ambicje i tak z taką siłą, z taką falą szedł przed życie i te ambicje realizował. Szanowni Państwo, zanim oddam Państwu głos, to ostatnie pytanie przed dyskusją. Ja wypożyczyłem sobie Księżnicy Podlaskiej książki po lekturze Simony i Białowieży Szeptem. Wziąłem sobie okładkę, tu patrzę książkę Miastowi, Slow Food i Aronia Losu. Pomyślałem sobie, to Anna Kamińska napisała tę książkę. Odnalezienie prawdziwych historii adoptowanych. To są też dwie wyjątkowe publikacje, które pokazują umiejętności literackie i reportażowe bohaterki dzisiejszego spotkania. Tak sobie pomyślałem, ja uwielbiam na przykład książki Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana. Pomyślałem sobie, że to jest chyba coś, co ocali polskie dziennikarstwo, w ogóle dziennikarstwo jak takie w tym natłoku informacji internetowych, taka prawdziwa, rzetelna robota, kiedy dziennikarz, pisarka, jakkolwiek byśmy nazwali tę osobę, spotyka się z człowiekiem, żeby pogadać z człowiekiem, po prostu. No fajnie, ja gdybym nie spotkała kiedyś pewnie Mariusza Szczygła, gdyby do mnie nie zadzwonił kiedyś i nie odpisywał na maile, to pewnie bym, nie wiem, czy bym napisała te książki wszystkie, więc fajnie, że padło tutaj to nazwisko i się bardzo, bardzo takim sposobem jakby no, opisania identyfikuje tutaj z polską szkołą reportażu. To jest na pewno, to jest wiele takich osobowości, no, które podziwiają te szkoły i taki sposób pisania tworzą. Żeby móc napisać tą książkę, trzeba się wykazać detektywistyczną cierpliwością. Od czego, Pani Anno, powinniśmy zacząć pisać książkę? Notujcie Państwo, książkę o Lechu Wilczku wisi w powietrzu. Ja myślę, że zawsze trzeba pójść za tym, co nas najbardziej interesuje w danym człowieku i co, jakiej odpowiedzi my szukamy i jaką my chcemy odpowiedź uzyskać i że to musi gdzieś z wewnątrz wypływać, że to my musimy postawić sobie te pytania i gwarantuję Państwu, że jak Państwo zaczniecie sobie stawiać te pytania, to jest niekończąca się historia i to jest niekończąca się przygoda w poznawaniu drugiego człowieka, ponieważ tych pytań wylatują tysiące, setki tysięcy i człowiek się zastanawia nad każdą rzeczą i jakby funduje sobie przygodę co najmniej na rok czasu wyjęte z życia. Ale trzeba mieć takie zacięcie warsztatowe, no bo tak trzeba zadzwonić do obcych sobie ludzi, przedstawić się, jakoś zaproponować temat, a nie mówiąc już o takim grzebaniu w archiwach, bo trzeba pewnie mnóstwo rzeczy przeczytać, żeby w ogóle zacząć napisać pierwsze zdanie, tak myślę. To wymaga jedynie chodzenia i chęci, ja myślę. Ludzie są bardzo szalenie pomocni i w rozmowie, i w takiej pomocy, żeby komuś to takie się jednostki zdarzają tylko, które no, najchętniej to by nam podstawiły nogę i życzyłyby, żeby się nie udało, ale generalnie ludzie są skłonni i chcą i o sobie mówić, i opowiadać, i pomagać i ta pomoc jest nadzwyczajna i absolutnie jest nadzwyczajna i są wspaniałe takie momenty, kiedy my do kogoś idziemy po to, żeby porozmawiać o jakimś innym człowieku i ten ktoś potem do nas dzwoni i mówi, że dziękuję, że on w ogóle nam mógł to powiedzieć. Bo on tego nikomu albo nie opowiedział, albo poszedł później na kolację ze znajomymi i powiedział, że odbyła się taka rozmowa i pani Aniu, wszyscy mi zazdrościli, że ja mogłam to opowiedzieć. Więc no, to jest wspaniałe, że jeszcze komuś przynosi coś dobrego, wykonując swoją pracę i ten ktoś nas zaprasza do domu, pokazuje cały dom. Ja uwielbiam takie sytuacje, mi bardzo często to spotyka, że ja do kogoś jadę, tak było w Krakowie, w Kostakówce, jak było też w Białowieży, w wielu domach. Ja wchodzę do domu, uwielbiam rozmowy w domu. Nie przepadam za takimi rozmowami w kawiarni, gdzie nas wszystko rozprasza, gdzie jest to takie oficjalne. W domu jest najpiękniej. W domu wchodzimy, widzimy jak to mieszka, jak żyje, jakim on jest człowiekiem. Ze ścian możemy wyczytać, czy on ma Witkacego na ścianie, czy on ma szkice Kossaków, czy ma zwykłe akwarele, czy laurki dzieci, czy ma zdjęcia z podróży. I w tych domach jest zawsze fajnie i ja zwracam też uwagę często chodząc po domach na to, że tu coś wisi, no skąd tu jakiś dzwonek, skąd on jest przywieziony, jakoś tak się zahacza o te przedmioty w domu, albo pies biega i po prostu się o tym psie też trochę rozmawia i to też jest fantastyczny taki wentyl, żeby trochę odejść od tego naszego tematu i jakby do tego rozmówcy się zbliżyć i bardzo lubię takie momenty i często mi się to zdarza, że jak ja się czymś zainteresuję w czymś domu i zwracam na to uwagę, to ktoś mówi tak, bo
podoba się, ten pokój się podoba, to mu się podoba, tak? No to pokażemy. I wtedy ktoś mi bierze za rękę i pokazuje od piwnicy po stryk dom. Ja takich domów mnóstwo obejrzałam. Nie pokazuje ani żadnej legitymacji, ani niczego takiego. Teraz mnie w Białowieży spotkała taka sytuacja, że chciałam takiego starszego pana rozmawiać pod 50. No i świetnie nam się gaworzyło, razem rozmawiało. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz podchodzę pod jego furtkę, wnuk się pojawia samochodem. Mówi, pani tu po co? W ogóle z jakiej okazji? I no to ja mu tłumaczę, że ja piszę książkę, że tutaj już z dziadkiem rozmawiałam, dziadek o wojnie opowiadał. Papier, papier, niech pani pokaże papier. I on mnie chyba wziął za taką, która chodzi metodą na wnuczka, to chce coś wyłudzić. Tak się poczułam i to wtedy był problem. A tak to generalnie są ludzie bardzo otwarci, bardzo na to, żeby pokazywać swoje życie, siebie, opowiadać o sobie, pokazywać swoje domy. Spotyka się pani z dziennikarzami pewnie w całej Polsce. Chciałem zapytać, z jakim odbiorem nie spotyka się z panią książki, bo wiadomo, że jest świetnym, ale co ludzie wiedzą w zachodniej Polsce o Puszczy Białowieskiej, o Podlasiu, o Białowieży, między innymi dzięki pani książkom. Bo właśnie gazety gazetami, ministerstwo ministerstwem i wszystkie te działania, tak naprawdę życie toczy się dalej, jest Puszcza, są mieszkańcy i trzeba dużo wiedzieć między innymi o nich dzięki pani książkom. Można się dowiedzieć. Ja nie wiem, no ja się spotykam z takimi głosami z centralnej Polski najczęściej, że no w końcu trzeba tam pojechać. I to tyle, co jakby tak do mnie dociera. No, dla tych, którzy nic nie wiedzieli o Puszczy Białowieskiej, ani o Białowieży, to jest w ogóle jakaś taka nowa planeta, obca planeta, na której warto wylądować. I ja myślałam, że to właśnie ludzi odstraszy, że powiedzą, o Jezu, tam się takie mroczne rzeczy wydarzyły i że taki tam trochę obrazek, jak to kiedyś miała Białowieża, taki w latach 70. mówili mi mieszkańcy Białowieży, że mówiło się, że to jest taki w ogóle absolutnie dziki rejon, że tam się wszystko może zdarzyć, mogą zamordować, zadźgać każdego i w ogóle nawet się nikt o tym nie dowie, znajdą go gdzieś tam w lesie. I trochę się bałam, że to taki zrobię czarny PR, a ludzie nie chcą, już trzeba tam się wybrać. I w ogóle jest to dla nich jakiś taki nowy świat. Wiecie państwo, że na Podlasie coraz więcej sprowadza się z Polski pisarzy. Tomasz Sekielski, pani Katarzyna Wonda. Tomasz Sekielski popełnił cykl kryminałów, w których na Podlasiu trup ściele się gęsto. Wszędzie zostało wyławiane są zwłoki. Ja chciałem zapytać panią, pani Annę, jak pani przyjechała po raz pierwszy tutaj, to z jakimi myślami w głowie, czy pewne rzeczy się potwierdziły, czy trzeba było zweryfikować? Pani się jeszcze taką podlasianką z krwi i kości. Ale tutaj do Białegostoku czy do Białegostoku? W ogóle do Białowieży, na województwo podlaskie, bo my tutaj słyniemy z wielokulturowości, z dobrej kuchni, z mocnego leśnego alkoholu i z innych rzeczy. No to się potwierdziło wszystko. Wysiadłam tej stacji benzynowej, zobaczyłam te szyldy, te reklamy, to wydało mi się to bardzo takie jakieś takie, no, nieciekawe. I tak sobie pomyślałam, jak tutaj brzydko, bo zupełnie sobie inaczej tą Białowieżę wyobrażałam, że to będą domy w lesie, że no, jakby to się minęło z takim moim wyobrażeniem, ale to, co mnie ujęło i co w ogóle kazało mi tam wracać, no to, że ktoś mnie wciągnął do jednej chałupy i zauroczył tak i swoją osobowością, i swoją opowieścią, i tak ujął jakąś taką otwartością i chęcią pomocy i bardzo tak, myślę, obiektywnie wypowiedział się też na temat Simony Kostek, że no wiedziałam, że tam będę wracać, także no ja jakby jeżdżę do ludzi, ja nie jeżdżę do tego, żeby coś oglądać, tylko po to, żeby się spotkać z drugim człowiekiem i usłyszeć jego opowieść. Pamiętam taką sytuację z panem Piotrem Bajko, jak książka była napisana, poszliśmy robić zdjęcia i było takie ogromne drzewo, ponad 300-letni chyba dom w parku pałaszowym. Ja sobie wymyśliłam, że byłoby fajnie, gdyby pan Piotr Bajko nie tylko się gdzieś oparł o to drzewo, no, ale że on jest jakby w środku tej Białowieży, on ją zna od środka, żeby najlepiej szedł do tej dziupli. Pozdrawiam, duży mężczyzna, pan Piotr Bajko. No i tam przy okazji tego, stojąc przy tym drzewie z moją koleżanką fotografką, rozmawiałyśmy jednocześnie o postaci Piedźmara. Ja się pytałam, panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, pan z tyloma mieszkańcami rozmawiał starszymi w Białowieży, bo no, niektórzy nie dożyli tego czasu, kiedy ja tam chodziłam, prawda, czy ja się spóźniłam po prostu na to, żeby porozmawiać. I powiedziałam mu, że parę osób mi mówi, że on miał coś magnetyzującego w oczach. Czy tak było? Słyszał pan to, mówili panu to ludzie, że on ma jakieś iskry w oczach, miał ten Wiedźmar, miał jakiś magnetyzm w oczach, a pan Piotr Bajko, wchodząc do tej dziupli, do tego drzewa, tak spojrzał na mnie i powiedział, ja myślę, że to pani ma coś w oczach magnetyzującego, że ja teraz tu wchodzę. Jeszcze mi być przekonany swojego bohatera.
tak, także bywało czasem śmiesznie między tymi cegłami zerskimi i drzewami. Jak była pani w Białowieży, co pani przypadło do gustu, jeśli chodzi o jedzenie? Bo ja już głodny jestem, więc zapytam. Znaczy, ja jakby połączyłam pierogi na nowo, bo długo jakoś tak nie wracałam do pierogów, jadą gdzieś tam dzieciństwie, a potem jak pojechałam do Białowieży, no to jest taka jedna z podstawowych rzeczy, które tam ludzie robią w domach, się je, więc ja pierogi ruskie teraz regularnie, i zawsze jak tam jestem, to te pierogi. No marcinek, to też zależy w jakim miejscu ten marcinek ciasto, ale to też jest fajna, fajna rzecz. Duch puszczy. Symboliczny ilości. Oczywiście, tak, ja to mówię tak dużo, a tym to serio. Tak. Ale to wszyscy pytają o tego ducha puszczy, jak gdzieś pojadę, czy... Wcześniej się zetknęłam z tym duchem puszczy, czy później? Pani Ano, dzisiaj sobota, zawsze myślimy o duchu puszczy, sobotę. Szanowni Państwo, podziękujmy brawami.